Dzień dobry, wita się z Wami Craft Iza, czyli Izabela Dab. Dziś zapraszam Was na kartkę, która bardzo często jest element, który dzisiaj zrobimy, bardzo często jest wykorzystywany w albumach. I jest to wodospad dynamiczny. Czyli mamy, wiecie, pociągaczkę, otwiera się wodospad i że tak powiem, ładnie to wygląda. Natomiast na tej kartce nie jesteśmy w stanie poszaleć za bardzo z wycinankami, chociaż troszkę z tymi dodatkami do kolekcji, chociaż troszkę nie ukrywam, jak zwykle ziewanie, jak włączam nagrywanie, nie ukrywam, że trochę tych, wiecie, dodatków chciałabym tutaj mieć. Może nie jakąś wielką, skomplikowaną kompozycję, ale chciałabym parę tych dodatków mieć, a do ozdobienia samej kartki i wiecie, wykorzystam sobie papiery z kolekcji Christmas Everywhere od Craft O'Clock. To są papiery 8x8 cala, mix, tła i kolekcja. Czyli to na razie odłożę i najpierw zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Jeśli widzicie stojący tutaj komputer, to już Was przepraszam, ale czekam na live u Tośki. I jak się zacznie, to sobie wyciszę i tam będę sobie jednym okiem zerkać, a drugim będę robić tą kartkę. Albo nie będę zerkać, bo ta kartka nie jest wcale dla mnie taka prosta. Baza. Papier mam docięty 5x7 cali i to jest moja baza kartki. To jest wycięte z bloku A3, A4 do tego nie starczy. Później mam docięty pasek, który u mnie ostatecznie ma 9,5 cala na prawie 4 cale. Coś pomiędzy 3,7 a 4, ale umówmy się, że będą to 4 cale. Boże, przepraszam, no nie wiem, co ja mam z tym ziewaniem. No i ten pasek ma najpierw układamy ten pasek na tablicy do migowania i najpierw na 4 calach, czyli na szerokość i wysokość będzie taka sama. Migujemy 4 cale, 4,5 cala, 5 cali i 5,5 cala. I składamy migowania tak jak nam tutaj mówi to te nasze zagięcia, tak? No i teraz u Was, jak weźmiecie kartkę A4 i odetniecie z niej po całej długości te 4 cale, no to to będzie miało tam, powiedzmy, no nie wiem, 9,5 cala to jest chyba właśnie kartka A4, nie? Czy tam 10, nie, 11. No i czy ja nie mam teraz, mam. Kartka A4 po długości ma prawie 12 cali, tak? 11 i 5, 3 ósme. Nie, 5 ósmych. 11 i 5 ósmych. Więc jak odetniecie w ten sposób 4 cale, to to Wam spokojnie wystarczy. Ja to tak pewnie zrobiłam, z długości A4. Tylko, dlaczego nie zostawiłam tych 11 cali? No dlatego, że chciałabym, że jak tutaj przykleję sobie papier, to chciałabym, żeby ta kartka miała mniej więcej takie same, żeby można było ten wodospad ułożyć mniej więcej w takich samych odległościach, między górą, dołem, już Wam to tłumaczę, zakładając, że tutaj jest ramka maleńka, tak? No to chciałabym, żeby to miało mniej więcej równą odległość i po bokach, i góra-dół z tym wodospadem. W związku z tym obcięłam górę, tak? Tu mi zostało, tu jest ta dłuższa część, która u Was będzie. Ja ją sobie po prostu zwyczajnie obcięłam, bo ona mi aż taka długa potrzebna nie jest w stosunku do wymiarów mojej kartki. No i teraz tak, zrobimy
Ja zrobię sobie tą kartkę w kolorach takich, no, świątecznych, czyli po prostu biało, czerwono-zieloną, tak? Nie biało, tylko czerwono-zieloną. Czyli tutaj sobie obetnę 4 i 7 ósmych na 6 i 7 ósmych. I to mi powinno dać taką ładną ramkę. Jeśli coś jest niedobrze, to zawsze można trochę ściąć, czy to bazę, czy papier, czy... Ja bym obcięła kawałek tej bazy teraz, bo trochę... Chociaż może nie, nie, niech tak zostanie. Więc mój spód kartki będzie czerwony. Dwie jakieś takie jednakowe najlepiej części zostawię sobie do wyklejenia. Do wyklejenia środka, czyli raz obetnę z tej strony, a raz obetnę z tej strony. Wydaje mi się, że to będzie ładne i to prawdopodobnie będzie ten arkusz. Albo ewentualnie ten, na pewno nie, bo to jest kratka. A może łączka? No może łączka. No i teraz jeszcze potrzebuję łączka. Umówmy się, że będzie łączka do środka, tak? No i teraz potrzebuję dwa arkusze papieru, które będą koniecznie z kolekcji, ponieważ one będą przyczepione tutaj do tych karteczek, części, które mają być przyczepione do naszego tego ruchomego wodospadu. No i ja mam teraz trzy części, bo chcę, żeby były trzy tylko te takie ruchome strony, tak? Czyli pierwsza z nich to jest 4 i 1 druga na 5 i 1 drugą. Zapiszmy. 4 i 1 druga na 5 i 1 druga. Łatwiej będzie potem docinać papier. 4 i 1 druga na 5. No i 4 i 1 druga. Wiadomo, na 4,5 pewnie, co? Tak, na 4,1 druga. Czyli długość, szerokość jest zawsze taka sama, czyli 4,1 druga. Natomiast nasze karty są o pół cala od siebie mniejsze. No i teraz skąd wzięło się te pół cala? No wiadomo, że z tego tutaj bigowania, tak? To jest mój wyznacznik tego, o ile będą krótsze te strony. Znaczy one mogą być wszystkie takie same, nie, one nie muszą być mniejsze, tak? Tylko one mogą być wszystkie jednakowe, bo i tak się pod sobą schowają. Natomiast no, ja bym chciała, żeby były nieco mniejsze od siebie. No i mam jeszcze taki jeden pasek, który ma 7 i no prawie 1 czwarta, no dobra, 7 i 1 ósma. Miał być na cal, ale nie jest. No, 7 ósmych. Na 7 ósmych. Ale może być na cal. I to będzie mój mechanizm, który przytrzyma mi wodospad przyczepiony do bazy kartki. I to jest jakby najtrudniejszy element do wykonania w całej tej konstrukcji. Ale nim przystąpimy do przyklejania i konstruowania wszystkiego, musimy najpierw okleić te małe kartki, żeby je już oklejone przyczepiać do wodospadu. No i teraz tak, myślałam, żeby na tej najmniejszej, życzenia będą oczywiście, to nie, bo tu jest kratka. No to jest za ciemne. Na tej najmniejszej dotknijmy sobie ten zegar. Dlaczego ja mówię, że to musi być z kolekcji? Dlatego, że w środku nie będzie żadnych ozdób, więc dobrze by było, żeby ten papier sam w sobie był już ładny, tak? Oczywiście na każdej z tych kartek można coś napisać albo występować ewentualnie. No ja nie mam takich
Nie mam takich potrzeb. 4 i 1 druga, więc zróbmy. No dobra, może tam tą 1/8 mniej. 4 i 1 druga na 4 i 1 druga, czyli znowu zrobimy o 1/8 mniej. Jak ma człowiek pomierzone, to nawet jak sobie zaznaczy ołówkiem, to mu wyjdzie mniej więcej w tym samym miejscu, w którym chciał, tak? No i to pierwsza nasza część będzie tak wyglądać. To jest pierwsza karteczka i tutaj można przyczepić jakiś napis i utworzyć, wiecie, jakąś taką historyjkę z tych napisów, nie? Jak to się będzie do góry podnosić. 4 i 1 druga na 5, więc ja może bym chciała, żeby to był ten 4 i 1 druga. Ja bym chciała to mieć tutaj, nie? 4 i 1 druga na 5. Obcinam po prostu o 1/8 mniej z mojego papieru. Bardzo dobrze. Muszę tylko profocle obetrzeć. Podnieść tą kartkę do góry, żeby widzieć, czy jestem równo. Wydaje mi się, że tak. No i teraz ostatnia z tych moich kart. Nie będzie już taka, wiecie, kolekcjowa, z rysuneczkiem z kolekcji, tylko będzie ta piękna krata, tak? I to jest 4 i 1 druga. Teraz zrobię trochę mniejszą tą ramkę. 4 i 1 druga na 5 i 1 druga. 5 i 1 druga. No teraz przesadziłam. Teraz mam równe. 4 i 1 druga. Na 5 i 1 druga. Ale o 1/8 mniej, tak? No i teraz jest elegancko. Teraz mam ładną rameczkę. Ja oczywiście nawycinałam jak wściekła dodatków do kolekcji Christmas Cozy Winterland, czyli tych niebieskich. No i teraz za każdym razem, jak chcę coś zrobić z tą kolekcją, no to muszę osobno wycinać dodatki, no bo oczywiście, żeż dodatków brak. I teraz jeszcze, jeśli ktoś chce, jeśli nie, to, że tak powiem, nie zmuszam. No ja bym musiała to skrócić, gdybym chciała użyć, znaczy zwęzić, gdybym chciała użyć tych papierów, które już użyłam.
To było najdłuższe. Wiecie, o co chodzi, nie? Teraz jak będziemy, przykleimy to i będziemy podnosić ten nasz wodospad, to to się będzie wysuwać, nie? To się będzie wysuwać. No i teraz, jak to się będzie wysuwać, to dobrze by było, żeby to też było oklejone. Chyba że ktoś chciałby tą trzecią stronę, skleić z tym dołem. No, ale u nas to się, za bardzo nie uda, powiem Wam szczerze, tak? Za bardzo się to nie uda, no dlatego ja nie będę tego po prostu, sklejać. No, ani nie będę tego ozdabiać. No dobrze, to teraz, to nie jest to oczywiście, nie? Już myślałam, że się znowu pomyliłam, ale to jeszcze nie jest ten moment. Teraz pokleję sobie bazę i na zewnątrz, i wewnątrz. Nie wiem, czy to będzie akurat na pewno pierwszy, ale taki mam plan, żeby to był pierwszy tutorial grudnia. W następnych tutorialach będziemy robić takie trochę nieoczywiste kartki. Nie, żeby były jakieś bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane. No nie. Tu chciałam łączkę. 5 na 7, czyli tutaj też sobie obetnę o 1/8 mniej. Czyli 4,7 na 6,7. To będzie pierwsza. I teraz pozwólcie, że poszukam drugiej łączki. Cztery i siedem ósmych. Na 6,7. Ja nie wyrzucam tych ścinków jeszcze, no bo tutoriale się jeszcze nie skończyły. Mam jeszcze nadzieję zrobić kartkę DL-kę, co u mnie jest bardziej jakby skomplikowaną sprawą, bo ja nie jestem DL-kowa. Nie lubię zbytnio tego formatu po prostu. Tutaj ta ramka będzie taka sporawa, ale bo to jest jednak aż 1/8 mniej, nie? Czyli 1/16 z każdej strony. Też mam wrażenie, że jakby im bardziej się odsuwam w tą stronę od gilotyny, tym bardziej od trymera, tym bardziej mi się wydaje, że te cale są niedokładne. No, to jest trymer i bigownica z We Are Memory, więc to nie jest jakaś tandeta. Jakby po bokach te ramki ok, tak? I w dobrym, że tak powiem, w dobrej odległości. Natomiast jeśli chodzi o górę i dół, no to masakra. Oczywiście, że nie możemy dojechać do samego dołu z tym papierem, no bo przecież nie zamkniemy tej kartki, nie? Nam się będzie wszystko haczyło, ale jakby no zdecydowanie jest mniejsza ta ramka po bokach niż od góry i od dołu, a przecież w jednym i w drugim wymiarze jakby obcinam 1/8 cala mniej, więc nie rozumiem. Dobra. Oczywiście tył też można tu wykleić, jeśli ktoś ma ochotę. Ja nie mam. Więc teraz bierzemy nasz mechanizm. I przyklejamy pierwszy element. Czyli tą najdłuższą
najdłuższą najdłuższą i największą, najdłuższą, bo one są takie same, jeśli chodzi o szerokość. Najdłuższą z naszych kart, no i oczywiście środkujemy tutaj, tak, żeby z jednej i z drugiej strony było tyle samo miejsca. No i dociskamy, przyklejamy. Dociskamy, przyklejamy. No i teraz możemy to unieść, żeby tutaj było widoczne to bigowanie. Dobra, jestem. Teraz drugi wymiar. Tak, czyli druga kartka. Znowu nakładamy klej, tylko tutaj między tymi bigowaniami. Teraz musimy uważać, żeby nam klej nie wyjechał ani w górę, ani w dół, bo sklei się papier i wodospad nie będzie działał. Więc tu sobie tak rozetrę delikatnie. O. Żeby mieć pewność. No i teraz już nie muszę zbytnio kombinować, bo karta wyżej jest wyśrodkowana, więc teraz sobie tylko środkuję do niej, wyrównuję i dociskam. Na jedną rzecz zwróćcie uwagę, że jak przyklejacie te elementy, to one nie mogą dochodzić tutaj do tego górnego bigowania, bo nie będzie się otwierać. Albo się nie otwiera, albo się, wiecie, załamuje, albo skleja coś, więc warto tego przypilnować. No i teraz trzecia kartka. Mój mąż jest geniuszem po prostu, nie? Po prostu jest geniuszem. Dzisiaj zobaczył, że liczę kalorie i ważę posiłki, więc co? Więc kupił mi żelki. Ok, znowu wyrównuję. Naciskam. No i teraz jak składam, to mi się ładnie wszystko środkuje, ładnie wszystko składa, tak? No i teraz jak przykleję sobie tutaj ten wodospad i będę podnosić te kartki, no to tu pod spodem będzie się ta kartka wysuwać, tak? Mam nadzieję. No i teraz co ja tu chciałam zrobić? A, to mogę teraz tu przykleić. Poczekajcie, niech ja to obmyślę jeszcze. A, za cały ten tył mogę to przykleić. Dobrze. No i teraz jak otworzę, no to muszę sobie tutaj zrobić mechanizm, który przytrzyma tą kartkę przyczepioną do bazy, ale pozwoli, żeby ten środek się wychylał. Więc no to jest tam dosyć długie, no powiedzmy jeden cal. Biguję sobie papier na jeden cal. Zakładam tutaj za tą ruchomą część. No i teraz biguję. To nie może być, wiecie, zbyt ciasne. Tak, to musi być takie luźne, żeby pod spodem ten papier miał luz i mógł się tutaj poruszać. No to zobaczmy, czy on się będzie mógł tutaj poruszać. Będzie się mógł poruszać dosyć swobodnie. Ok. No i teraz mogę to za obie te części założyć i tu przyczepić. I teraz pozwólcie, że jeszcze to sprawdzę. Jak będę podnosić te karty, to mi się tu będzie to wysuwać.
Muszę to wyżej przykleić. A teraz będzie się zamykać. A teraz będzie się wysuwać. Tak, muszę to przyczepić gdzieś mniej więcej na takiej wysokości. Jeszcze raz. Chciałabym obie te karty przytrzymać i nie chcę, żeby mi to wypadło tutaj, tak? Chciałabym obie te karty, oba te środki razem z sobą przyczepić, żeby ta kartka była stabilniejsza. Dlatego tu wyżej przyczepię po prostu ten załącznik. No i teraz jak przyczepimy to do bazy, smaruję tym klejem tylko te dwie patki, tak, które mam tutaj założone. Smaruję to tutaj ładnie klejem całe. Można to oczywiście rozsmarować, żeby klej nie wylał. Podniosę to trochę wyżej. Myślę, że tak będzie. Git. No i teraz przyczepiam to do mojej kartki. I teraz najlepiej jest to na jakiś czas zostawić. Na razie nie sprawdzajcie, czy mechanizm działa, czy nie działa. Jak nie działa, to oderwiecie i zrobicie jeszcze raz. Ale działa. Tylko zostawmy to teraz, żeby to dobrze wyschło. Te patki mogą być też połączone na taśmę. Tylko, że no wiecie, jak zawsze powtarzam, taśma nie wybacza błędów. Więc jeśli coś Wam się przesunie, obsunie, obetnie, nie tam, gdzie potrzeba, no to, że tak powiem, jest pozamiatane. No dobra, i teraz może co? Teraz może byśmy dobrali jakieś dodatki. Tutaj mam część jakichś dodatków już wyciętych. Książki, skarpetka, kwiatki, pingwin. Może ja bym chciała, żeby to było z pingwinem. Mam dużo tych kwiatów wyciętych. Takich białych, jakie są tutaj w tej kolekcji. Więc myślę, że to będzie dobre. Złote kwiaty, listki. No, tak zrobimy, nie? Nie wiem, teraz czy mi ta skarpeta tu pasuje, ale... może jeszcze. To jest jesienna kolekcja. O, tu jeszcze mam coś czerwonego. Wyciętego. A też czerwone kwiatki. Nie, myszka to już nie. Dużo jest tych kartek z tymi zwierzakami. Wiem, ale one są po prostu ładne. Nie? Więc co jest, was będę tutaj, wiecie, oszukiwać. No, one są po prostu ładne. No okej, okay, myślę, że to wystarczy. No, myślę, że to wystarczy. Może tego Mikołaja bym wycięła, co? To przecież nie potrwa jakoś bardzo długo. Tu jest. Myślę, że ta kartka ładniej będzie wyglądała z Mikołajem niż z tym zwierzakiem. Chociaż pingwiny są zawsze na propsie. Pingwiny są zawsze na propsie.
Jest już prawie ósma, a ja jeszcze nie, wieczorem oczywiście, a ja jeszcze nie ćwiczyłam. I obawiam się, że już dzisiaj sobie podaruję te ćwiczenia. Mam nadzieję, że uda mi się jutro w końcu wejść na jakiś porządny spacer, bo u nas jest po prostu tak zimno, ale tak zimno. Jeszcze śnieg spadł. Znaczy tam nie utrzymał się, nie? Ale no rano staliśmy i był. To mówi moja koleżanka, to białe gówno. Mam nadzieję, że to nie jest brzydkie słowo dla YouTube'a. Ale zaznaczam, że te filmy nie są przeznaczone dla dzieci, prawda? No. Czy tam przeznaczone dla dzieci? Nie wiem już, co ja tam zaznaczam. Z nerwów nie wiem. No dobra, to ja bym sobie to zostawiła razem z tymi książkami. Czy tutaj jest jeszcze jakiś, może jeszcze to. Bawełna to niekoniecznie. To też niekoniecznie. Tu mam tylko jeden prezent. Tak. Może jeszcze ten prezent, jak już jest wycięty. To jest za wielkie, to nie pasuje. No dobra, to muszę odłożyć do czegoś innego. Dobrze, że znalazłam jeszcze te pierniki. Bo myślałam, że już wszystkie wykorzystałam. A ich jakoś nie ma specjalnie dużo w tym roku. I teraz nie wiem, czy już widzieliście kartkę w stylu steampunk, czy dopiero ją zobaczycie. Dopiero ją zobaczycie, bo to ten waterfall to będzie pierwsza kartka. Pierwszy tutorial grudniowy. Czy mi się to przesunęło? No. Już się chciałam zdenerwować. Ale jeszcze mi się nie przesunęło. No okej, okay. Teraz przydałoby się zrobić tutaj coś, co by podpowiedziało użytkownikowi tej kartki, że ma to poruszyć. Że ma to poruszyć. I teraz tak, ja przykleję to jednak. No zdecydowanie to przykleję. Zdecydowanie to przykleję. I tak. Trzecią część dokleję do tej paczki. Będzie to strasznie trudno zobaczyć. Ale ja wam pokażę. Bo ja nie chcę, żeby ta trzecia część się ruszała, żeby się podnosiła do góry, tak? Czyli podnosi się u mnie pierwsza część, bynajmniej powinna, tak? Podnosi się pierwsza część, podnosi się druga część. No halo! Co tu się stało teraz? Ach, teraz jest za wysoko. Dlaczego mi się to ruszy? A, bo ja to ruszyłam, durna baba, no. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ten papier, który nie chcę, żeby się poruszał, który chcę, żeby był przyklejony, powinien być przyklejony tylko do tego kawałka papieru, który był tutaj, tak? Tego tutaj pod spodem. I teraz będzie się podnosiła tylko druga część i pierwsza część. I ja tak chcę, żeby tak było. I teraz do tej części na samym dole chciałabym przyczepić jakiś maleńki element, który pozwoli mi na pociąganie i otwieranie tego wodospadu, tak? Tylko do tego momentu. I nie chcę, żeby ta trzecia część się podnosiła. Oczywiście można środek tam w środku ładnie wykleić, no i wtedy będzie się podnosiła,
ale ja bym nie chciała, żeby to tak było, tak? Więc teraz do tej części na samym dole potrzebuję przyczepić coś, co pozwoli mi na pociąganie i otwieranie mojego wodospadu. No dobrze, czyli potrzebuję kolejny kawałek papieru i to wcale nie mały, powiem Wam. No bo ja sporą część tego papieru na dole obcięłam, tak? I on jest tam krótki. Wetnę sobie z jakiegoś tam ścinka papieru. No i teraz tutaj, gdzie to jest ta część najniższa? Tu. No dobra, no to powiedzmy, że zrobimy tak. Tu ją okleimy tym czerwonym. Wy oczywiście, jeśli, a jest na pewno bardzo zakręcone, co zrobiłam z przyklejeniem tej patki. Jeśli nie chcecie jej przyklejać, to jej nie przyklejajcie. Zostawcie po prostu tak, jak było oryginalnie. Czyli będą Wam się unosiły trzy części. Ja, jak widzieliście, nie mam oklejonego tego środka. W ogóle tych papierów nie mam w środku tego mechanizmu oklejonego. I u mnie tak miało być. Dlatego przykleiłam sobie tą trzecią część do tego paska papieru, który był zamocowany tak. Tutaj był zagięty. To było zagięte i trzyma mi cały wodospad. A do tej części na tym pasku przykleiłam tą trzecią moją kartę, tak? No i weźcie powiedzcie, jakie to zaznaczyłam i jakie to obcięłam. Może taki jest krzywy papier, naprawdę? Możliwe. Pytanie teraz, czy to będzie wystarczająco długie, nie? Bo ja tak zmierzyłam na słowo honoru. Czyli w ogóle nie zmierzyłam, tylko po prostu. Oj, spokojnie. Spokojnie mi to tutaj wystarczy. No i teraz, jak ktoś ma piecząteczkę, to na pieczątce nakleja pól, czy tam pociągnij. Tam jest mu dla niego bliższe. No i wtedy będzie mógł pociągać za ten element. Ja go sobie posmaruję głęboko klejem. Ale no nie na tyle głęboko, żeby mi się znowu przykleiło do bazy. Bo teraz, co ja teraz zrobię? Wsunę teraz to oklejone papierem do momentu, gdzie mam ten klej. Na tą moją ostatnią, najbardziej zewnętrzną część tego mechanizmu, czyli to, co dotyka do bazy, to jest ta część ruchoma. Jak za nią pociągam, to się otwiera wodospad, tak? I to właśnie chcę, żeby następowało. To jest za wysoko przyklejone tam pod spodem, ale już tego nie oderwa niestety, bo zapomniałam zupełnie, że ja nie chcę, żeby mi się to w całości unosiło, a bałam się, że jak się będzie ta trzecia część unosić, no to wyciągnie mi się ta kartka i zepsuje się mechanizm, tak? Ale teraz już, że tak powiem, no nie ma to zbytnio żadnego problemu. No to się teraz nie otwiera jakby do końca, tutaj się blokuje, tak? Bo tutaj jest to za wysoko przyklejone, widzicie, nie? A i tak się już zaczyna podnosić do góry. No to powinno być niżej zdecydowanie. Ale jakby no, główna część tego, co chciałam, żeby działało, działa. No i teraz pamiętajcie też o tym, że nie możecie podnieść za wysoko kompozycji, jaką będziecie robić. Nawet powiedziałabym, że w ogóle. I kompozycja musi być tutaj nisko. No bo ten wodospad rozkłada się, wchodząc tutaj pod spód, tak? No to jak przykleicie tutaj kompozycję, czy nawet napis, przypuszczam, no to już się nie schowa. A tak się elegancko będzie chować i otwierać i zamykać.
No dobrze, czyli ja stworzę kompozycję tutaj na dole i zacznę od tych kwiatków. Zacznę od tych kwiatków na środku. Może tak. Tutaj bym sobie włożyła tego Mikołajka. Nie, o tak myślę, że może być. I tylko te kwiatki podniosę chyba do góry, a resztę po prostu przykleję. Resztę przykleję po prostu na płasko. Chociaż tutaj może. Może też mogę to troszkę podnieść. Tu biały kwiatek. I tu biały kwiatek. Mogę nawet tak zjechać z tym. I tutaj. Dwa prezenty. Te listki jakoś tak średnio ze mną rozmawiają, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Ale tworzą taki fajny klimat, nie? Czy te książki jeszcze gdzieś tu? No myślę, że tak mogłoby zostać, co? No dobra, to teraz postaram się to zdjąć. Mikołaj na płasko. Nie za wysoko. Lepiej, żeby tam było pustawo, niż ma się coś. Potem, wiecie, nie podnosić, nie otwierać. To lepiej, żeby tam było pustawo. Teraz te kwiatki. Tak. Więc tak, tego jeszcze przykleję na płasko. Ale tego odrobinę podniosę. Wiem, że teraz słyszycie, jak mój mąż narzędzia wyciąga. Czy on nie wie, że ja nagrywam? Oczywiście, że nie. To też trzeba unieść, nie? Ale z tej strony tylko, chociaż nie, może w całości. Pójdę po całości. To jest tutaj niziutko, więc nie sądzę, żeby tutaj coś mi jakoś bardzo przeszkodziło, nie? Muszę tylko się bardzo pilnować, żeby nie przykleić niczego u góry. A już na pewno niczego podniesionego na dystans. No. I teraz ten duży prezent tu był pod spodem. Też go podniosę. Tu był jeszcze ten kwiatek, też go podniosę. Ja nie wierzę, naprawdę nie wierzę.
Ja tych odgłosów nie będę mogła wyciąć, nie? No bo musiałabym pół filmu wyciąć po prostu, także spróbuję go wyciszyć po prostu w tym momencie. Nie było to za mądre, żeby to nakleić, doprzykleić. Do kleju, znaczy dołożyć taśmę, bo jak widzicie, wszystko się rusza teraz. A zapomniałam, że chciałam, żeby to było troszkę uniesione. I tu mi jeszcze został taki jeden mały cypek taśmy, to sobie tutaj jeszcze pod ten prezent dołożę kwiatek. I teraz tutaj na środku zostały te polisensje, takie puste, że tak powiem, ale tutaj w to miejsce na środku przyczepimy napis. To miało być z tej strony, nie? Oczywiście liście mi nigdzie nie pasują, bo mi nigdy liście nigdzie nie pasują. Dobra. Może być tu. Może być tu. Może być tu. Czy teraz jeszcze te książki tutaj gdzieś chciałam umieścić? No, ładnie by było. Bardzo ładnie by było. To tu muszę dać piankę. Mówiłam, żeby nie dawać dużego dystansu. Nie? Nie wiem, czy on jest duży, czy mały, ale no, wydaje mi się, że jest już spory. Chociaż używam tylko i wyłącznie pianki 1 mm. To i tak mi się wydaje, że już sporo to podniosłam do góry. I tu wychodzą te kwiaty, tu wychodzą liście. A tu już nic nie wychodzi. Tu już nic nie wychodzi, tu też już nic nie wychodzi. Gra. Gra i buczy. Napisy teraz. No oczywiście niebieski napis tutaj niekoniecznie pasuje teraz, ale mam na szczęście też białe. Więc teraz tylko dotnę napis. Postarajmy się to zrobić prosto. To nie jest prosto. One są takie malutkie, te napisy, takie świetne. Nie lubię takich, wiecie, kobylastych napisów, nie? No i teraz tutaj myślę, że można spokojnie ułożyć ten napis, nie? Czy tutaj? Zauważyłam teraz tą dziurę i ona mi nie da tutaj spokoju, więc zróbmy tak. Zróbmy tak. Ok, i tutaj ten napis. Pasuje ten liść tam jak pięść do nosa po prostu.
Zobaczmy, czy jeszcze mam jednego takiego białego kwiatuszka. Poczerwonego, no czy co to przepraszam. Mam. Tą połówkę może tą. Tą połóweczkę możemy tu, a tą możemy tu. Znowu się schować. Więc. No i teraz jest Państwu idealnie. Nie wiem, czy nie włożyłam głowy w kadr przed chwilą, ale dobra, teraz jest git. Teraz mam tą kompozycję taką, jakby się ktoś pytał. Tak. Znam takich, co by tutaj jeszcze 4 albo 8 warstw dołożyli. I ja pewnie też bym to zrobiła, ale naprawdę boję się, że mi się to nie otworzy. No to sprawdźmy. Mamy pociągaczkę. No, co jest? Mamy pociągaczkę i pociągamy, otwieramy tu. Mogłam tak wysoko tamtej części nie podklejać, to jeszcze by mi się ta druga dokładniej otwierała. No ale wiecie, mądry Polak po szkodzie. Ja jeszcze chciałabym jednak mimo wszystko dołożyć te napisy do drugiej i trzeciej karty. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma na to ochotę, no to nie. Ale mi się wydaje, że to będzie jednak trochę lepiej wyglądać, jak tam się coś mimo wszystko będzie działo. I na pierwszą nakleimy Cicha noc. Czyli otwieramy, na pierwszą naklejamy Cicha noc, a na drugą chyba jest Święta noc, co? Czy mi się zdawało? Nie, nie zdawało mi się. Czyli nawet udało nam się stworzyć napis, który idzie zgodnie z kolędą. Chyba. Cicha noc, Święta noc, nie? Kolędę. Okej. Tak wyglądają, tak wygląda kolejna propozycja tutoriali. To jest pierwsza z trzech, które się ukażą w grudniu. Czyli w przyszłym tygodniu jeszcze się ukaże i jeszcze w przyszłym tygodniu. No a potem już są święta, więc nie wiem, czy się ukaże film, ale no już jakby chyba nie. Na pewno ukażą się posty, tak? To na pewno. Natomiast filmy chyba w święta to mamy coś lepszego do roboty niż oglądanie filmów. No chyba, że ktoś będzie potem nadrabiał po świętach. No to jakby rozumiem. Też pewnie będę dużo rzeczy po świętach nadrabiać. No okej, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że moja kartka Wam się podoba. Jeśli, powtarzam jeszcze raz, jeśli chcecie, żeby ta trzecia część się również otwierała, no to wystarczy tego nie doklejać tutaj, tak? I wtedy wszystkie części będą się otwierały. Ja od początku nie chciałam, żeby ta trzecia część się ruszała, tylko troszkę za wysoko ją dokleiłam, ale no to nie ma znaczenia, tak? Otwiera się pierwsza i druga, fajnie to wygląda, nie jest moim zdaniem przekombinowane, natomiast no, moim zdaniem ładnie wygląda. Można tutaj zrobić małą dziurkę i dołączyć na przykład sznureczek. I wtedy będzie wiadomo, że za sznureczek należy pociągnąć, tak? No okej, to wszystko. Dziękuję. Zapraszam na kolejne filmy. Pa!